drodzy, właśnie zastanawiałem, kiedy będę miał okazję napić się z wami winka. Specjalnie na tę okazję kupione wino bezalkoholowe, które przydałoby się otworzyć teraz. Otóż, jak było do przewidzenia, Baratęga. Wrócił film pod tytułem Olbrzym Echo Skandory Bombel. Olbrzym skreślone. No więc jestem w swoim ulubionym mieszkaniu, w ulubionym miejscu. Zachęcam bardzo do zostawienia subskrypcji, lajeczka 5 minut temu, że są 9000, 1200. 1200. Chef Kiss, gościu. Czemu tak po dwie pisze? Kurde. Okej. Okay. Można sobie skomentować. Przed Skandorą. Można by zobaczyć. Echo Skandory. Echo Skandory. Pokazywałem wam ostatnio. Znaczy ostatnio. Teraz wam nawet pokazywałem, co trzeba zrobić, żeby film, który był wrzucony wcześniej, dodać do niego informacje. Po prostu oryginał musi być wyedytowany. Otóż wrzucasz film oryginalny, po czym zanim upublicznisz, wycinasz jakieś fragmenty. Wrzucone publikujesz, tak przycięte, a później możesz cofnąć te zmiany i przywrócić oryginał. Jest przycisk taki. Wystarczy to kliknąć i te wycięte fragmenty przywracać. W ten sposób właśnie te kilka sekund, tam w jego ostatnim filmie zostało dodane, te nie traktujcie tego poważnie, to większy plan, bla bla bla. Więc teraz możemy sobie zobaczyć. Echo Skandory Bombel. Mogę ci wysłać. To mój. Okej. Okay. Przypominam, streamy zawsze 14-16 codziennie na Kiku. Zapraszam. Całe moje fantastyczne reakcje możecie na Rumble oglądać. Linki w opisie, jak tutaj gdzieś coś wam utnie. Otóż moja skromna rada do panów. Nie wysyłajcie takich fotek kobietom. Problem z mężczyznami, ogólnie też również z kobietami, jest taki, że wydaje im się, że płeć przeciwna ma podobnie do nich. Innymi słowy, mężczyzna ceni sobie czystość, dlatego myśli, że jak on jest prawi i jest jeszcze czek, no to, że to będzie doceniane. Kobiety tego nie cenią, dlatego kobietom się wydaje, że jak ona nie jest, no to to nie, nic nie, nie znaczy. No znaczy, jak jest nienaruszona, to to... Znaczy, dużo znaczy, bo to jest największy dar, jaki kobieta może dać mężczyźnie. No jeszcze są dzieci, ale poza tym, prawda? No a jeśli chodzi o takie zdjęcia, facetom się wydaje, że laska doceni. No nie doceni czegoś takiego, bo facet lubi dostać od niej coś takiego. Laski nie lubią dostawać, więc nie wysyłajcie, choćby nie wiem co, nie wysyłajcie swoich przyrodzeń. To co najwyżej je rozbawi, rozśmieszy, będą koleżankom pokazywać, będą się z was naśmiewać, gdzieś poleci publicznie, nie róbcie tego. Natomiast jak ty dostaniesz, bo ty lubisz dostawać, jakbyś dostał, też nie upubliczniaj tego, bo ty wtedy pokazujesz, że nie jesteś osobą godną zaufania i żeby tobie lepiej nic nie wysyłać. Tak czy siak, bardzo ciekawe wiadomości, to zobaczmy. Tylko tego się boję, że jakbym trafił do pierdla. Co mam na siebie koniec film, może gdzieś bym opiął. Dobra, to grube? Co mi się podoba, że dosłownie dzień przed galą ten film jest, bo jutro... Fame MMA, scam MMA. Ale tego nie chcę stary mieć. Słuchajcie, z nerwą zrobiliśmy pauzę. Nagle tam moje źródło informacji zapadło się pod ziemię, nie odzywało się przez dobę. Teraz przed publikacją programu osoba się... Wszystko git? Odezwij się, czy wszystko okej z tobą? Wszystko git? Materiał chcę puścić w niedzielę. Nie było mnie 20 godzin, muszę się wycofać z materiału. Nie chcę, żeby moje wypowiedzi były publikowane w filmie. Nie odezwała, że wycofuje się. W tym materiale poznacie wiele nowych informacji. Na kogo masz jakieś najmocniejsze materiały? Na wszystkich. Ale kogo masz najmocniejsze? Chłopaków.
Ten materiał pokaże wam, jak bardzo... Nie, no ja się dziwię, że na chłopaków z Fame. Oczywiście, myślicie, czemu on tam jest. No. To branża jest zakłamana. Nie powinno, nie powinno tego być na narodowym. Sytuacje i zachowania, które budzą mój wstręt i których nigdy nie zaakceptuję. Sam jestem ojcem, mam córkę. Do wszystkich, którzy mają z tym cokolwiek wspólnego, nie chcę was znać i już nigdy żadnemu z was ręki nie podam. Jest. Tak, jest. Jest. Czy sugerujesz mi, Rafał, że powinienem ukrywać takie rzeczy, które się pojawiły w moim materiale Pandora Gate? Widzisz, jakie to są? Rozmawialiśmy o twoich zasięgach. Ty też podkreślałeś, jakie masz zasięgi, jakie są teraz wyświetlenia, jaka jest twoja wartość. Nie przypominam sobie. Teraz ja jeszcze raz podkreślę, dokładnie, jeśli akurat takie ma zasięgi, a nie inne, no to... No nie jest jego wina, że ludziom się jakiś materiał podoba, prawda? Równie dobrze, jak on na przykład nagrywał o Versof, to też można mu wyrzucać, że no, podkreślasz, jaki ma zasięg. Oczywiście, że każdy mężczyzna będzie wykorzystywać swoją jakąś tam pozycję, co wcale nie znaczy, że musi on podkreślać, że o, musicie mi dać więcej, bo ja mam teraz zasięgi. No nie, ale jak masz swoją pozycję, wykorzystujesz. No facet, no po to buduje tę pozycję, żeby z tego korzystać, prawda? Czegoś takiego. Dam informację, że tak jak samo współpracę i wcześniej chcieliśmy wyjaśnić tą kwestię taką, która tam jakaś wyszła odnośnie handlowania Pandorą. Ale wiesz co będzie potem, jak się to już wrzuci? Co? Odnośnie handlowania Pandorą. Handlowania Pandorą. Ale wiesz co będzie potem, jak się to już wrzuci? Co? Telefon od Lubiela. Co byście odjechali? Nie, czekam na Rafała, że zadzwoni po Galeckim. Chyba z Krzysiem, bo widzę Połowskiego, wiesz? Gadają z Sokołowskim. Czemu gadają z Sokołowskim? Nie wiem, oni są w ogóle stary, nie? Oni mają swoją grę. Marsz Olchowski, inspektor policji w stanie spoczynku w latach, że obecnie między innymi świadczy usługi PRL dla podmiotów prywatnych, tak jak na przykład Fame MMA. Ta afera wstrząśnie Polską. Wardęgi przerywa milczenie. Ofiara Wardęgi, weźcie. I sorry, ale jakiegoś bubzmena próbują wypominać. A laski? Jakie są? No. Można skwitować to takimi słowami, że jeśli laska wyczuje krew i wie, że nic na tym nie straci, no to skorzysta. Jeśli na przykład ktoś jest walony po głowie, daj mi na to Wardęga, no to ona raptem się podłączy. Jest cisza, a raptem się podłączy, no bo hej, w kupie raźnie, w kupie siła. Jak najłatwiej się niszczy komuś życie, no pomawiając. Najlepiej kilka osób ze sobą zebrać jakieś pomówienia. I ciągle tego Babzmana wypominają. Nie, zobaczysz ten scenę. Ja nawet nie wiedziałam, że to jest nagrane. Oj, ty biedna ofiara, ty zakłamana. Nie, fajna scena tego będzie. Fajna scena. No, nie wiedziała, że nagrane, nie? Ja nawet... Aha, nie widziałaś kamer nawet wtedy. Nie, Scott, nie widziała, no. Ja widziałam, że ci tam zdali jakąś kamerę, ale oni to robili chyba w taki sposób, żeby ja i coś później dowiedziałam, inne dziewczyny się nie zorientowały. Wiecie, tak mi się wydaje. Dobra, robimy fotę. Dobra, to bierzemy... Ja nawet nie wiedziałam, że to jest nagrane. Czy ktoś jeszcze ma... Nie, no nie wiedziała. Gardzę tym typem. Tak, nie z tego powodu tutaj tylko ogólnie. Jego próby gdzieś tam się bycia, nie? Żałosne są po prostu. Wątpliwości? Game over, Wardęga. Przeproś i do Game over! Tak, game over, game over. No. Chyba się nie spodziewał, że jednak Wardęga zachował materiały oryginalne, no nie? W materiale Pandora Gate jedną z osób, która pisała nieodpowiednie wiadomości do dziewczyn poniżej 15 roku życia, był Michał Box del Barro. Będę tam... Cofnij. Wiadomości do dziewczyn poniżej 15 roku życia był Michał Box del Barro. Będę cię tam rupać twoje cycki. Nie mam cycków. Jakieś tam masz. No to za małe na mojego. Michał na początku przyjął bardzo dobrą strategię. Twierdził, że żałuje tego, jaki był. Tak. Że żałuje tego, że mnie okłamywał, że mnie zastraszał. A teraz już nie. Że był człowiekiem interesownym, który rzuca słowa na wiatr. Wydawało się, że chłopak naprawdę żałuje i że chce się zmienić. Że w końcu zrozumiał, że nie warto kłamać. A to kłamstwo było wszystko. Ludzie szybko zapominają, no nie? No nie wszyscy ludzie zapominają. Ja nie zapomniałem. Mam nadzieję, że niektórzy z was też nie zapomnieli o tym i nie tylko o tym. Jak widać, Waruś też nie zapomniał. Byście wiedzieli, że cała Pandora Gate zmotywowała mnie i zdeterminowała do tego, by zmienić pewne nawyki, zmieniła mi pewne cechy charakteru. Jeżeli na gorsze! Bym wrócił do takiego Boxdela, jak był przed tą aferą. Oj, nie wrócił do takiego, jak był przed aferą. Oj,
Tu się zgodzę, z tym się zgodzę. Taki nie wrócił, wrócił gorszy. Proszę was, kurwa, opuśćcie mnie i nie miejcie dla mnie litości. Zaręczam was, że ten bądź już nie wróci. Niestety, jak czas pokazał, jego przemiana była tylko pozorna i tak naprawdę z premedytacją kłamał dalej. Wiele kłamstw powiedziałem, nie? No. I tak bardzo zostałem, ja tak bardzo zacząłem mieć wyjebane na to, że ten kłamie i ludzie stary ten. Już tak mnie, już jestem tak transparentny w tym, kurwa, w tym gubieniu się i w tych kłamstwach, że już sama wyjebane i po prostu mówię co chcę. Wiesz o co chodzi? Zakłamany. No. Wiesz, ale zobacz, co to pokazuje, że jeśli chcesz mieć jakieś sukcesy w społeczeństwie, jakieś finansowe i tak dalej, to musisz być taką zakłamaną szują, co po trupach do celu po prostu. I no, bo prawda jest taka, że życie nie jest sprawiedliwe, życie jest takie jest. I nie, to nie jest tak, że dobro zawsze zwycięży, wręcz przeciwnie. W przypadku akurat tego filmu, który tam nie ma być, to naprawdę. Hej. Który na mnie ma być? No naprawdę. No naprawdę nic nie wiem. Wielu z widzów Michała postanowiło uwierzyć w jego przemianę i dać mu... Ja nie wierzyłem, ni chuja. ...kredyt zaufania. Na pierwszej popandorze transmisji live otrzymał bardzo ciekawe pytanie. Hej, czy poza tymi wiadomościami z tymi dwoma dziewczynami były jakieś inne poniżej 15 roku życia, z którymi pisałeś takie rzeczy? To wiem, ty nie pozwolisz. Denis Załęcki. Siema, Denis. Nie. Czy Michał z premedytacją skłamał? Tak, widać po nim, patrz. Widać, że z premedytacją skłamał. Patrz na jego twarz. Wysyłał nieprzyzwoite wiadomości do jeszcze jednej, trzeciej już 14-latki. Sprawdźmy. No i jeżeli chodzi o bycie farmazonem, bo jeszcze tutaj mam jedną rzecz. Dabryga. Dabryga, Wozel, kibicuję ci. Mam nadzieję, że nic więcej nadziei nie wpłynie. Czy pisałeś takie rzeczy, że co były w takim młodym wieku, czy to z nimi dwiema, czy... Już się na ten temat wypowiadałem. Nie. Oprócz 14-latki z Anglii i oprócz 14-letniej Oli z Łodzi, w tamtym okresie Bogzel wysyłał obrzydliwe wiadomości również do innej dziewczyny, do 14-letniej Fanki, ale tutaj przekroczył granicę jeszcze bardziej. Michał szukał u 14-latki potwierdzenia, że dobrze wygląda. Kupiłem nową kamerę. Lepsza? Lepsza zdecydowanie. No to mega, teraz muszę tylko rozkurwić YouTube, ale to już łatwe. Jest okej? Okay? Tak, ale nadal pracuj, bo zawsze możesz mieć lepszy. Będzie. Z niezrozumiałych dla mnie powodów, Michał postanowił wysłać 14-letniej dziewczynie coś więcej niż zdjęcie klatki piersiowej. Postanowił, że wspaniały pomysłem najgorsze, co możesz zrobić, wysyłać przy urodzeniu. Będzie wysłanie dziewczynie zdjęcia penisa we wzwodzie. Ej, mogę ci wysłać fiuta? Michał, kurwa mać. Nie. Spoko zdjęcie z neta. Nienawidzę cię. To mój fiut. O co biega? Dziewczyna potwierdziła mi swój wiek dowodem osobistym. Twierdzi, że na tym... 12.08.2000. W spiku dziewczyny miały ustawione rangi z wpisanym wiekiem. Ona miała rangę 14. Michał był wtedy pełnoletni, miał 19 lat i był już popularnym twórcą. Gdy we wrześniu 2023 roku w internecie dyskutowano już o Stu, dziewczyna skonfrontowała z Boxdelem stare wiadomości. Mimo, że wcześniej twierdził, że zdjęcie jest jego i przedstawia jego narządy, teraz zapewniał, że to jakieś zdjęcie z internetu wysłane dla żartu. To był kogoś innego, powiedz. Wiadomo, że tak. Okej. Okay. Skąd to? Nasza stara rozmowa. Znalazłam tego screena wyżej jakoś przypadkiem. I się przeraziłam, że ty też. To jakieś jaja. Szybko zmienił temat, że to Stu jest zły. Na Stu jest masakra. No cały TikTok, Twitter, wszystko zasrane. A ty masz z nim kontakt? Nie mam. Nie wiadomo, czy on w ogóle żyje. Niezależnie, czy zdjęcie, które wysyłał, przedstawiało jego narządy, czy kogoś innego? No ale rozpowszechnia. Do nieletnich. To dalej jest to wysyłanie zdjęć Denisa. No, 14-latce, no. ...latce, wbrew jej woli, i jest to obrzydliwe. Sprawa... No, nie tylko obrzydliwe, nielegalne. ...została zgłoszona do prokuratury i dziewczyna złożyła zeznanie. I żeby była jasność, ja nie uważam Michała za pedofila. Podczas Pandory również nigdy go tak nie nazwałem. Uważam, że wykorzystywał swoją pozycję popularnego twórcy... Oczywiście, każdy tak robi. ...i wysyłał nieodpowiednie treści do dziewczynek... A coś takiego nie róbcie. ...poniżej 15 roku życia. Uważam, że krzywdził w ten sposób psychikę tych dzieci. 14-letnia Ola twierdziła, że przez to, że rozesłał jej pikantne zdjęcia, miała próby samobójcze. Jednak nigdy... Kłamstwo. Okej. Okay. Okej? To akurat jest bzdura kompletna. Nie tylko dlatego, że niepotwierdzone i jak widać nieudane, to jeszcze jest to pozamerytoryczny argument, który ma wywołać w tobie reakcję emocjonalną. Taki, co? O, żebyś widział w nim jeszcze większego potwora. Okej? Okay? Więc tutaj to farmazon jest.
nigdy nie nazwałbym Michała pedofilem. Jednak jest jeden twórca, który... Jeśli chodzi o taki czyn. Otóż chciałbym tylko przypomnieć, że są czyny takie, na przykład w kościele można coś takiego spotkać, że osoba nie musi być taka, tylko nazwijmy to z braku laku. Pierwsza kwestia, druga kwestia, osoba, która jest koneserem dzieci, to kręcą ją dzieci, nie nastolatki, tu ma 14 lat. Początek rozwoju płciowego dziecka, u dziewczynki, zaczyna się między, jakoś, ile dobrze pamiętam, 8 a 13 rokiem życia. Zaczyna się, okej? Okay? 14-latka, 15-latka, z mojej perspektywy jest jeszcze, według mnie, jeszcze raz mówię, za młoda, co wcale nie znaczy, że każda będzie za młoda, ale chodzi tu też o to, że narządy u niej cały czas się rozwijają, dlatego najlepsza, według mnie, granica jest między, powiedzmy, 16 to minimum, 18 to przynajmniej masz pewność, że jest dorosła i jest dowód osobisty, prawda? Bo jej narządy cały czas się rozrastają. Bo patrz, na przykład u takiej kilkuletniej, 8-9-letniej, to masz takie, na taką długość. Okej? Okay? Gdzie u dorosłej kobiety już to troszkę inaczej wygląda. Więc na przykład tutaj ewidentnie widać, że Bąbel nie miał butów Shagbrand z CCC, bo gdyby miał buty Shagbrand z CCC, tanie, dostępne, no to nie pisałby do takich rzeczy do dziewczyn, bo miałby dostępne buty, po prostu. No. By się w nich dobrze czuł, lekko czuł, spełniony by był, a tak sfrustrowany. No. Shagbrand, CCC. Osoby wysyłające penisa 14-latkom nazywa właśnie w ten sposób. Jakie to ma znaczenie, czy dziewczyna ma 12, 13, 14, 15, 16 czy 17 lat w obliczu tych wszystkich... Ma znaczenie, tak jak mówię. Między 8 a 13 rokiem życia dziewczynki, ona zaczyna dopiero dojrzewać. Zaczyna. Okej? Okay? Więc 12, 13, ma różnicę, ponieważ jej tu w środku rośnie dopiero. Okej? Okay? Tu nie chodzi tylko o miesiączkę, tu nie chodzi tylko, że piramidki zaczynają się zmieniać w normalne, okej? Okay? To obrzydliwych rzeczy, które Leksiu wysyłał do kobiet. No ma. Odróżnia to obrzydliwego pedo od obrzydliwego zboczeńca, nie pedo. Napis. No. Niewyżyty. Mam na to obrzydliwe, no, od obrzydliwego zboka, nie... Pisał Boxdel. W takim razie ty, wysyłając takie obrzydliwe rzeczy do 14-latki, czyli osoby poniżej 15 roku życia... No i pamiętajcie, dla jasności, biologia u człowieka nie u każdej jednostki jest podobna, bo nie powiesz mi, że są przypadki takie, gdzie z powodu jakiejś choroby dziecko może za szybko dojrzewać i wtedy chociażby blokery się podaje. Były przypadki, że noworodek po kilka dni jakoś po urodzeniu pierwsza miesiączka była, że dziewczyna przed 18 rokiem miała menopauzę, nastolatka menopauzę przeszła, rozumiesz? Więc różnie bywa. Prawo jest po to, żebyś go przestrzegał, żeby była jasna granica, bo jest potrzebna jasna granica, rozumiesz? Musisz wyznaczyć, to tak jak w relacji, musisz wyznaczyć granice, których osoba po drugiej stronie nie może przekroczyć, że na przykład używała pod twoim adresem pewnych słów. I w jaki sposób zaznaczasz? Użyje pewne słowa i ty mu i stanowczo nie. I widzi po tobie, że ci się to nie spodobało i żeby nie przekraczała tej granicy. I tu o to chodzi. Jest granica i jej nie przekraczasz. W każdym kraju jest inna, więc jeśli w Polsce jest 15, no to 15, 16, jak jesteś powiedzmy z 16-letnią, nie łamiesz prawa w Polsce. Ale jak polecisz do Stanów Zjednoczonych, tam granica jest 18. Wiesz co to znaczy? Że tam jej nie możesz dotknąć. Nawet jeśli by była, nie wiem, twoją żoną z prawnego punktu widzenia w Polsce. Sam się sklasyfikowałeś. Dlatego za wszystkie negatywne komentarze... O, to dobre. To zdjęcie, ale zabawne, że wrzucił to tutaj, to zdjęcie. Ponieważ to zdjęcie jest takie dosyć memiczne, że Bąbel i wszyscy mu podobni... Biedronka mnie molestuje. Bąbel i wszyscy mu podobni... Z tego powodu, że Wardęga wrzuca film, nie? Przed wrzuceniem filmu, że już palpitacja serca i tak dalej. Komentarze, nie obwiniaj świata, obwiniaj sam to się. To mój, o co biega. No. Wiedziałem, że warto trzymać.
Wiesz, ile leżało, ile czasu miałem w lodówce? Bezalkoholowe. Wiele osób, w tym ja, było... Aż smak jakiś taki dziwny. ...zdziwionych, widząc nagłą zmianę narracji Oli, dziewczyny, która zaczęła Pandorę. Ola na początku nie chciała nawet podać danych Boxdela, gdyż bała się o swoje bezpieczeństwo. Ja byłam po uszy zakochana w pewnym youtuberze, którego ksywki nie będę wymieniać ze względu na moje bezpieczeństwo. Twierdziła, że gdy miała 14 lat, to przez to... Ale pamiętajcie, dwa luto obiety jest uwaga, okej? Którą jej dajesz, tutaj dlatego ona tak... Na przykład Bumble dał mi uwagę i zmiana narracji. Tu chciała uwagę ludzi. Walczą obie to tę uwagę. To, że rozesłał jej pikantne zdjęcia, miała próby samobójcze. Czy to on zrobił, rozesłał to zdjęcie dalej? Tak. To zdjęcie dostała jedna osoba, a dokładnie. Potem... Słuchaj, ja nie będę uczyć ludzi, co mają zrobić, żeby były udane, bo to trochę takie, można powiedzieć, że wbrew tos YouTube'a chociażby, z tym, że wątpię, żeby takie osoby nie wiedziały, co trzeba zrobić, żeby to było udane. Że te ich tak zwane próby to jest nic innego jak wołanie o pomoc. Chęć zwrócenia na siebie uwagi. Wszyscy. I dlatego popełniłam, miałam te próby samobójcze. Nie bez powodu. W Polsce 6 czy obecnie nawet 8 razy częściej mężczyźni od obiet. Bo mężczyźni są po prostu skuteczni. Czuła się skrzywdzona przez Boxdela. A tutaj pas konopem. Wystąpi w materiale Konopskiego. Przekazała mu swoje rozmowy, które prowadziła z Boxdelem, gdy miała 14 lat. Jednak nieoczekiwanie po spotkaniu z Boxdelem kategorycznie wycofała się z materiału Konopa, zabraniając publikacji rzeczy obciążających Michała. A tutaj ona może sobie naskoczyć w sytuacji, kiedy wcześniej udzieliła zgody. Ty masz jej zgody i elo. Jechałem do niej kilkaset kilometrów, rozmawialiśmy przez kilka godzin i dostarczył... No. Przyszła mi materiały na Werteza oraz na Boxdela. Nie pasuje mi tutaj jedna kwestia, bo dzień po spotkaniu nagle wycofała się z publikacji jej czatu. Oj, nie pasuje. Ciekawe czemu. Zupełnie jakby osoba, o której mówiła, coś się skontaktowała, nie? Z Boxdelem. A jeśli... I słuchajcie, wiecie... to ma też trochę poniekąd wam powiem, jeśli jest jakaś osoba, z którą gdzieś tam byliście w jakiejś relacji. Jeśli są w niej jakieś emocje do ciebie, no to da się tutaj jeszcze coś budować, tak to nazwijmy. Bo pamiętaj, że nie ma powrotów, nie da się wrócić do tego, co było, bo nie jesteście już tymi samymi ludźmi. To tak jak w powiedzeniu, że nie wchodzi się do tej samej rzeki dwa razy. Czemu? No bo rzeka płynie, okej? I się zmienia, to już nie jest ta sama rzeka. Tak samo w relacji, my jesteście już zupełnie innymi ludźmi. Z tym, że jeśli gdzieś tam w niej są emocje do ciebie, nieważne jakie, po prostu, że są złe, dobre, nieistotne. Tutaj można jeszcze coś ewentualnie budować, ale jeśli jest totalna obojętność, to zapomnij wtedy. No a tu w niej, do czego pije? W niej były, są cały czas te emocje do Bumble'a, dlatego tak od razu jak tylko on tego, to... Bumble'ku. Dalej było jeszcze ciekawiej. Dziewczyna, która jeszcze kilkanaście dni wcześniej bała się o swoje bezpieczeństwo, raptem przestała, która twierdziła, że została skrzywdzona do tego stopnia, że miała próby samobójcze, postanowiła, że wystąpi w filmie wybierający Boxdela i ich romantyczną znajomość z czasów, gdy miała lat 14, podsumuje, że w sumie dobry... Takie wygłupy, dobra, sorry, wybaczone. To było więcej. Ta narracja była taka, żeby zapamiętać tylko te złe chwile, ale tych dobrych chwil między nami było o wiele, wiele więcej. I patrz, i Bumble tu wziął przykład z obiet, który robił z siebie ofiarę, siedzi jak zbity pies, jak mina, jak Majka ze Sraśko, nie? Powita zmiana narracji na przestrzeni 2 tygodni. Kara powinna być adekwatna do czynów moim zdaniem i Michał w tym miejscu w ogóle kompletnie nie zasłużył na to, co go spotyka. No nie, po prostu nigdy nie zrobił nieletniej krzywdy. Miałam próby samobójcze i to było naprawdę, to naprawdę ciężki obraz. No krzywdy nie zrobił, miałam próby. To tak, no nie wiem, no. Matka mnie złapała, jak chciałam schodzić z okna i Dobra. Matka złapała, jak chciała, bla, bla, bla. To skąd matka wiedziała, że ty tam stoisz? Bo ty czekałaś, aż ona tam się pojawi. Po raz kolejny powtarzam. Ona nic nie chciała zrobić. Ona to była scenka robiona. Cię dostała jedna osoba, a dokładnie. Potem mieli wszyscy. Ale nigdy klarownie w sumie nie powiedzieliśmy, ile mamy lat. Nie wiedzieli, ile ty masz lat. Tak, oni wiedzieli, oczywiście, że wiedzieli. Czy nie wszyscy wiedzieli, nie ma w ogóle, że na ten cel Facebooku miałam, ile mam lat. Ja w opisie nawet na YouTube miałam, ile mam lat. Który rocznik, kiedy mam urodziny, wszystko tam było napisane. Czy nie ma opcji, żeby któryś z nich nie był świadom? Ale nigdy klarownie w sumie nie powiedzieliśmy, ile mamy lat. No wiele logiczne. Osób zastanawiało się... Wiesz, słuchajcie, no miałam wszędzie informacje, ile mam lat, no ale przy rozmowie, no nigdy nie powiedziałem, że mam tyle konkretnie, więc... Nikt nie wiedział, czy to na pewno.
Takiego się wydarzyło, że Ola zmieniła nastawienie tak diametralnie. Na początku Boxer utrzymywał, że po prostu porozmawiali niczym starzy znajomi. Nie, ja tu wątpię, że po prostu pogadali. Tam było coś więcej. I Ola zrozumiała, że Michał nie jest taki zły. Nie. Pogadałem, że ja nie jestem... Nie, to nie kwestia rozmów. Już bardziej jestem w stanie uwierzyć, że on jej obiecał, nie wiem, bycie w relacji albo puknął. Już to jestem bardziej skłonny uwierzyć. Człowiekiem, nie? Ona myślała, że ja jestem najgorszym gościem. Jeżeli myślisz, że jestem jakimś złolem, to nie. I ona wtedy powiedziała, że mi wierzy, nie? Utrzymywał, że nie mam mowy o żadnych pieniądzach czy korzyściach majątkowych. Nie. Ani nie przekupiłem, ani nie zastraszyłem, nie było czegoś takiego. Nie, wiesz, no jak dasz darowiznę, to nie jest przekupienie w sumie na przykład, no nie? Dlaczego w to wątpisz? Nie wiem, jakoś mam tak, jakby nigdy nie znajdę na to dowodów. Okej. Ale... Zawsze tak... Nigdy nie znajdę na to dowodów. Oj, czekaj. Będę się trochę zastanawiał nad tym, nie? Dopiero po kilku miesiącach Boxdel, gdy odkryłem, że spiskował przeciwko mnie z Dubielem i Nitrozyniakiem, przyznał mi się do tego, jak to wyglądało naprawdę. I wtedy też postanowił poruszyć ten temat publicznie. Twierdził, że był pomysł, by zapłacić Oli nawet 300 tysięcy za to, by milczała i nie mówiła o Boxdelu źle, ale no właśnie. Jak pogadali, to okazało się, że nie trzeba nic płacić, że Ola sama uznała, że za dużo się wydarzyło. Mit o 300 tysiącach. Był pomysł zapłacenia Oli pieniędzy i to jest prawda. No właśnie. Gdy jechałem do Oli, to jechałem... No właśnie, no nie, a wtedy raptem... Tam z myślą, że będę musiał zapłacić jej pieniądze za to, żeby milczała. I nie mówiła na mój temat źle. Miało to być 100, 200 lub 300 tysięcy. Jednak gdy się spotkaliśmy i zaczęliśmy rozmawiać o starych czasach, okazało się, że sprawa ma się zgoła inaczej, bo jej nie zależało na pieniądzach. Ona nie chciała żadnej kasy. Sama... Nie, no wiesz, nie chciała żadnej kasy. Ja też mogę nie chcieć kasy, ale jeśli ktoś chce mi dać, to ja chętnie przytulę. No nie? Podatek jest tylko z tego zapłacić. Uznała, że za dużo się odjebało. Jednak później robi się ciekawie. Nie doszło w ogóle do momentu, w którym ja i ona rozmawialiśmy o jakichkolwiek pieniądzach. Opatrz. Cześć, to jest późniejsze nagranie? Po tamtym nagraniu? Jezus Maria, bombel, kurwa mitoman. Gimper słusznie zauważył, że coś tu jest zagmatwane. No. Ola ciekawie odpowiedziała na pytanie na swoim Instagramie. Żałujesz, że nie dostałaś 300 tysięcy od Boxdela? Ja odmówiłam, co było zgodne z moim sumieniem, więc nie mam czego... Czyli była rozmowa. Żałować. Nie doszło w ogóle do momentu, w którym ja i ona rozmawialiśmy o jakichkolwiek pieniądzach. Czyli szczerze, jakoś bardziej jej wierzę jemu. Baxton jednak zaproponował gotóweczkę? No proszę, dobrze, że Ola sprostowała. To na pewno bardzo pomoże wizerunkowi Michałowi. Ja nigdzie nie napisałam, że to Boxdel mi coś bezpośrednio proponował. Ach, ludzie sprawę? Bombela to robili. Pasternaki jakieś czy inne. Sprawa jest bardzo skomplikowana. Boxdel chciał zapłacić dziewczynie, ale okazało się, że... Jakiś ziomek jego, tak? Chyba. Dziewczyna twierdzi, że dostała propozycję, ale bohatersko odmówiła. A jak pojawiły się nieścisłości, to powiedziała, że propozycję złożył jej pośrednik, a nie sam Boxdel. Tam był też pośrednik, ponieważ Pandora Gate nie chcieliśmy i ona nie chciała, ja... O ile zakot, że taki fejmowy pośrednik. ...robić żadnych kurwa takich akcji, żeby bezpośrednio się do siebie odzywać. Ciężko będzie dojść prawdy i kwoty w tym temacie, skoro wiedzę możemy czerpać od tych dwóch niezwykle prawdomównych osób. A o tym, jak bardzo są prawdomówni, dowiemy się za chwilę. Ola twierdzi, że sumienie nie pozwoliłoby jej przyjąć korzyści Farmazon. Od Boxdela. Boxdel... Oj, Farmazon, tam musi być coś więcej. No nie wierzę, sumienie 300 tysięcy. Chłopie, ja mam zarąbiste, czyste sumienie, no ale jak ktoś mi chce oferować 300 tysięcy, no to czemu mam nie przytulić? Natomiast twierdzi, że... Nie miała korzyści majątkowych z niczego. Co najwyżej, jeśli to miałoby mieć wpływ na... Znaczy, jeśli byłoby podejrzenie, że to miało wpływ na moje zdanie na przykład, nie? No to wtedy to tak wolę już nie brać, no bo jednak jest coś cenniejszego od pieniędzy, no nie? Chociażby zaufanie ludzi do ciebie. Bo współczesną walutą jest uwaga ludzi. Zobacz, ja na przykład, dzięki temu, że tu jesteście, no to mam, kurde, wino bezalkoholowe, które sobie możemy popijać. Co prawda tego wchodzi, bo jakieś takie dziwnie kwaśne, jakby troszkę już za długo stało, bo ile to można było czekać na ten film? Bo wiecie, ja powiem coś takiego, jak ja była ta sytuacja z... Dubielem i z tymi pozwami i ten film Warytęgi, ja tam do niego napisałem, no to że to tam, że spokojnie, że tam, że te szachy 5D czy co, nie pamiętam dokładnie, co on mi wtedy odpisał. Ja tak, ej kurde, no to czekajcie, to ja muszę kupić sobie, poczekamy, że było w lodówce, prawda, a że ja za bardzo alkoholu nie pijam, co najwyżej jak jest jakaś taka okazja, gdzie no jest jaka jest,
albo na przykład nie mam powiedzmy treningu czy co, no to mogę się ewentualnie napić, ale tak, to proszę bardzo, o widzisz, free. Takie ale może być. Kwaśny Holender. Boxdel znowu wszystkich okłamał? Sprawdźmy. Cześć, czy warat? Czy Boxdel znowu? Boxdel natomiast twierdzi, cześć, że... Musiałem cofnąć, bo to jest nowa, nowa wstawka z Wardęgo, czy z Warotęgo? Czy... O korzyści majątkowych z niczego. Czy Boxdel znowu... Oj, nie, ja tu wątpię. Wszystkich okłamał? Sprawdźmy. Oj, myślisz, że... Poprosiła mnie o kartę graficzną, po prostu. To jeszcze ją ogarnią... Ale przecież on tam mówił, że oj, nie chciała żadnej kasy, no ona chciała tylko, no nie wiem, na psychiatry, czy co. Kartę graficzną? Chodźmy. I poprosiła mnie o kartę graficzną, po prostu. To jeszcze ją ogarnią mój ziomek, ten Adam, więc to był mnie. Ten studio robić. I ja ją połączyłem i on zrobił jej koszyk, to jest tylko na moim. Czyli jednak sumie nie pozwoliło przyjąć korzyści majątkowe od Boxdela w postaci sprzętu komputerowego? Ale większej gotówki to byś odmówiła, no nie? Ja tam wierzę ci, Olu. Podobnie jak wierzę ci, że to, że mieszkałaś u Boxdela w trakcie Pandory i to od niego pojechałaś składać zeznania do prokuratury, kompletnie nie miało wpływu na to, co tam mówiłaś. No, kompletnie. Ola, która miała kompletnie, na ciebie nie. podobno najwięcej materiału, mieszkała u was, czyli przegadaliście sobie wszystko. Później wyjechała do prokuratora na godzinę. I później wróciła do was i znowu mieszkała kilka dni. Znaczy, wiesz, to wygląda można to w ten sposób interpretować. I pewnie Ola i Michał powiedzą, że to nie miało wpływu na zeznania, że oj, powiedziała skąd? Tam całą prawdę. Skąd ja tam im wierzę. Taki śmierdzi... To tak jakby powiedzieć, że jazda pod wpływem z kilkoma promilami nie ma wpływu na twoje umiejętności za kierownicą. Kurde. Idący dziad, jak mawiała Fagata, sugeruje coś, a nawet zeznań nie widziała. Ale dam też wam dobrą radę. Oglądajcie uważnie dalej. Rączka myje. No. W moim materiale Pandora Gate Boxdel znalazł się w dziale osób, które wiedziały coś o Stewarcie, a milczały. W odpowiedzi Boxdel stwierdził, że nie miał pojęcia o tym, jaki był Steward. Oj. Jedyne co wiedział, to że Steward spotkał się z dziewczyną w Anglii, żeby coś zjeść i pogadać. Że spotkał się tylko na sushi w restauracji. Byłem świadomy, że spotkał się z... Ale wiedziałem tylko o niej i byłem zapewniany, że złapali się tylko na jedzenie i nic więcej się nie wydarzyło. Ale wiedziałem tylko o niej. Tę narrację Boxdela pięknie obnaży jedna z dziewczyn, które wystąpiły w Pandora Gate. Jedna z dziewczyn, które Boxdel sam do mnie przywiózł. Jak pamiętacie, gdy wielokrotnie pytałem Michała o informacje... Powiedz szczerze, czy ty coś wiesz o Stu i jego spotkaniu z nieletnią? Nie no, stary, nie wiem, jestem... Ploty tylko, stary, luz. Bo wiesz, Michał, mi już dwarfy, skandur, coś wykopałem, Michał, wiesz? A no to ja, jak wiesz, to ci powiem. Dam ci też namiary do dziewczyny, które się z nami spotykały. No dobra sprawa, oczywiście. Na temat Stu, ten zawsze odpowiadał, że nic nie wie i nie ma kontaktu raptem do żadnych dziewczyn, które mogą coś wiedzieć. Dopiero w momencie, gdy dowiedział się, że sam dotarłem do dziewczyn i okazało się, że on również wysyłał niepokojące wiadomości do dzieci poniżej 15 roku życia, wtedy nagle sobie zaczął przypominać i zaoferował, że mi pomoże. Wsadzę ci między cyce, stary, takie już, no głupie wiadomości. Czyli coś nie coś pamiętasz, no, mówię. No, bo sobie, jak wyobraź sobie, stary, że ja kurwa wziąłem i usiadłem sobie w domu, nie? No. Kazałem wszystkim wyjść, nie? Dobra, wiecie skąd wynika taka wiadomość? Bardzo proste. Niewyżytość seksualna. W sensie, w sytuacji, kiedy facet jest nabudzowany i mu się chce, no to nabiera troszkę bardziej odwagi na pewne rzeczy. Taki mechanizm, to jest naturalny mechanizm wbudowany w mężczyznę po to, żeby podszedł do dorosłej, na przykład na ulicy, zagadał, spróbował poderwać, okej? Okay? Jeśli chcesz gdzieś wysłać coś do kogoś, to ja mam pomysł. Weź sobie jakieś chusteczki. Weź sobie czy to pamięciówkę, czy to jakieś zdjęcia, czy jakiś filmik. Uspokój się, że tak powiem. I wtedy weź telefon i zobacz, czy będziesz miał ochotę coś takiego wysłać, czy raptem zaczniesz używać tej głowy, a nie tamtej. Ponieważ obieta jest w stanie manipulować mężczyzną tylko przez żopę, przez swoją kuciapę, ok? Jak nie chce ci się, to ci się nie chce i nie będziesz pajacował. Wtedy myślisz tym. Proste. Wybiłem sobie zioła, stary, nie? I zacząłem medytować i sobie zacząłem normalnie chyba przypominać i wchodzić do głowy. Dobra, medytować zacząłem sobie przypomnieć, jaki farmazon, chłopie, on sam to wie, chociaż...
Przywiózł nawet dwie dziewczyny, które medytować. Miały interesować ze Stewartem, gdy medytować, miały 14-15 lat. Gdy Bogdan... Czekaj, kurwa, medytować Bąbel, nie? Bąbel medytować zaczął, czekaj, bo muszę... Celometr mój. Oj. Mój celometr mówi, że to... Na chwilę wyszedł, zapytałem jedną z nich, jak to się w ogóle stało, że Michał się o tym dowiedział. Medytować. Posłuchajcie sami, bo to niezwykle ciekawe. Medytował. Czekaj, mówisz, że się znacie kilka miesięcy, tak? Tak, a przed chwilą powiedziałaś, że już wtedy mu wspominałaś kiedyś o tym. Wiem, że on pamiętał. Mnóstwo miesięcy temu. Że się mu powiedział tylko, że ktoś znany mi coś mógł dosypać, a nie powiedział, że około chodzi nic. On się sam domyślił, że on sam nie powiedział, że musi być w Stuartie. Brawo, Michał. Wszystko się klei. Szapoba. Młoda dziewczyna opowiada ci, że przed laty miała przykrą sytuację, że była na imprezie z pewnym youtuberem i w dziwnych okolicznościach nagle urywa jej się film. A ty od razu stwierdzasz, że pachnie ci to Stewartem. Ja się powiedziałam tylko, że ktoś znany mi coś mógł dosypać, a nie powiedziałem, że około chodzi nic. On się sam domyślił, że on sam nie powiedział, że musi mieć to Stewartem. No bo przecież... No, a tutaj zgaduję, że chodziło o imprezę, na którą poszła, gdzie tam był kamerzysta, który teraz jakiś... Został skazany wyrokiem prawomocnym za dziadka na jakiejś tam imprezie. Tam były te dziewczyny. Jedyna informacja, jaką o nim miałeś, było to, że jadł kiedyś sushi w Anglii z fanką. Byłem świadomy, że spotkał się z... ale wiedziałem tylko o niej. No to dobra, no to skąd pomysł, że to sru mógł coś dosypywać komuś, żeby była taka mało pamiętliwa. Się z nim zrobiłem zdjęcie, coś żeśmy zjedli i tyle, nie? Bo ja ona tak wtedy o tym mówiła. Tak. No i to było, wiesz, jedyne, co tak naprawdę wiedziałem, nie? No nie ma co. Ja to kupuję. Ja też. Twoja wersja się klei. Może tak jest, że jestem po prostu ślizgą kurwą i fałszywcem. No. Swoją drogą wytłumacz mi jedno. Skoro kłamiesz całe życie, to dlaczego dalej robisz to tak chujowo? No bo się gubi. O Jezus Maria, to jest... Waruś. Z tego względu, że jak non-stop kłamiesz, musisz non-stop pilnować i się wysilać intelektualnie, żeby to wszystko się trzymało kupy. Dlatego wykrywacz kłamstw działa, ponieważ musisz pilnować, żeby to wszystko się kleiło, bo inaczej to się posypie jak domek z kart. A jak mówisz prawdę, twój umysł się nie musi tak wysilać, bo mówisz prawdę. Mówisz po prostu A, B, C, D, E, F, G. No nie? Co było po czym? Dlatego... Przedna filozofia. W styczniu 2024 roku na kanale Watacha pojawił się mój wywiad z Boxdelem. Materiał, który zapowiadałem już kilka miesięcy wcześniej. Czy ty wpływałeś jakoś na jej zeznania? Okej. I ty powiedziałeś, że nie, ale że sama powiedziała, że... A ja mam takie pytanie. Oni nadymili czy dali filtr dymu? Niczym się nie ma, zeznam tak, żeby było okej. Znaczy, czy okej dla ciebie, nie? Znaczy, no po prostu, żeby ona się, nie wiem, że... Podcast został skrytykowany przez internautów. Wiele osób uznało, że po pierwsze, zwariowałem, podejmując decyzję, że będę dalej z Boxdelem tworzył GOATS, a nie, tutaj Waruś chciał, żeby tutaj on troszkę powiedział, że później... Pokazać na przykład jego mitomanię. Wie, że chyba się starzeje, skoro nie przewidziałem, że taki materiał mi zaszkodzi. Czy mieli rację? Na moich transmisjach live, mimo krytyki, utrzymywałem, że wiem, co robię. Pamiętam, spotkałem się w tamtym okresie z Rewo, który również zastanawiał się, z czego wynikają moje ruchy. Również odpowiedziałem, żeby był cierpliwy. Co istotne, Boxdel nie był... Podobnie do mnie. ...chętny na to nagranie. Wiedział, że to tylko rozdrapywanie starych ran i taki podcast w niczym mu nie pomoże. Ja jednak twardo stałem przy swoim i powiedziałem, że jeśli mamy jeszcze działać razem, to musimy opowiedzieć o feralnym dniu, w którym Michał mnie zastraszał. Pamiętasz w ogóle, co wtedy powiedziałeś? No, ja powiedziałem, że wiesz, że pamiętaj, że ja się mogę zemścić i tak dalej. Nie? I użyłeś tutaj tego sformułowania, że co ci wtedy pozostanie, że będziesz miał chyba 30 milionów na zemstę. Dlaczego tak bardzo zależało mi, by Boxdel potwierdził, że padły słowa o 30 milionach na zemstę i że były rozmowy, żeby ktoś mnie odwiedził, by finalnie Michała nie było w materiale? Ty mi to potwierdziłeś po całej Pandorze, że pewne osoby złożyły ci taką propozycję, że dla nich nie ma problemu i oni właśnie się zajmują takimi, no są trochę można powiedzieć, nie wiem, można ich określić gangsterzy, że oni ci właśnie złożyli taką propozycję, że jeżeli chcesz, to mogą się do mnie przejechać do Konstancina i ze mną porozmawiać, nie? Żeby mnie przekonać, żebyś ty nie był w materiale. Czasem trzeba coś stracić, by coś zyskać. Poświęciłem swój wizerunek.
Coś, co bardzo długo buduje się w internecie. Co dzięki temu zdobyłem? Co zyskałem dzięki temu, że Boxdel przyznał się do straszenia mnie? Dlaczego twierdziłem, że zdobyłem święty Graal? To, że byłem zastraszany, sprawiło, że mój status w Pandora Gate zmienił się ze świadka na osobę pokrzywdzoną. Dlaczego to aż takie istotne? Osoba pokrzywdzona ma zupełnie inne prawa niż świadek. Jednym z takich praw jest dostęp do akt sprawy. Co mówiłam, wiem tylko ja i pan prokurator, a nie jakiś dziad z internetu śmierci. Oj, Warusiu. No, no, no i Warusiu. Nie, dobra, dobra. Dziad z internetu, wie no. A wy łykacie, co on wam powie jak pelikany. Oj, Fagata, twój wpis się bardzo źle zestarzał. Stary, śmierdzący dziad ma dostęp do wszystkich zeznań świadków. Ma dostęp do ponad 2000 stron postępowania przygotowawczego. No i trochę czasu trzeba było posiedzieć na tym domu, poczytać, prawda? Ma dostęp do ponad 10 tomów. Stary dziad jest kurwa sprytny. I mimo, że na tym etapie postępowania nie mogę nic ujawniać, to mogę powiedzieć, że znalazłem tam wiele ciekawych informacji i mam do osób, które coś kombinowały i taiły w tej sprawie, istotną informację. Kto składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. Sprawa trwa, ale ja będę o was pamiętał. Podejrzewam, że życie się o was upomni. Michał po Pandorze wielokrotnie podkreślał, że jest dobrym strategiem. Jestem, myślę, też dobrym strategiem. Jak pamiętacie Ola, która czuła się przez niego pokrzywdzona do tego stopnia, że miała próby samobójcze, po rozmowie z nim wycofała się z filmu Konopskiego, a następnie wystąpiła w filmie wybielającym Boxdela. Druga dziewczyna, Ambea. Dziewczyna z Anglii, do której Boxdel... Ale to Ambea, ta Fagata, Ambea. Wysyłał niepokojące wiadomości, po rozmowie z Michałem... Ale to wiesz, to jest się Ambeo, kiedy nie masz dobrych butów od prawdziwego sportowca, Shagrand, CCC. Tanie, dostępne, lekkie. Sprytne. Również wycofała się z filmu Konopskiego. Taka mało sprytna. A jej pikantne rozmowy pomiędzy nią, gdy miała 13 lat, a Boxdelem, nigdy nie zostały opublikowane. Dziewczyna, z tego co mi wiadomo, nie złożyła zeznań w prokuraturze. Skoro z nieznanych powodów, po rozmowie z dobrym strategiem Boxdelem, dwie dziewczyny wycofały się z filmów, to dlaczego to nie udało się w przypadku trzeciej dziewczyny, w przypadku 14-latki, do której Boxdel wysyłał zdjęcie penisa? Dlaczego trzecia dziewczyna pojawiła się w prokuraturze, a Michał nie był w stanie z nią skutecznie porozmawiać, mimo że w pewnym momencie bardzo o to zabiegał? Zaufaj Deltiemu, a nie Boxdelowi. Dlaczego trzecia dziewczyna się nie wycofała? Nauczony doświadczeniem byłem mądrzejszy. Na spotkaniu dziewczyna poinformowała mnie, że obserwuje sprawę Pandory i słyszała o tym, że byłem zastraszany. Że Boxdel może jej zaszkodzić, bo na Śląsku ma znajomości i nie chciałaby, by się z nią w ogóle kontaktować. Obiecałem dziewczynie, że o to zadbam. Ma tonę hajsu, układów i tak dalej. Ja się boję, że w jakiś sposób może mi zaszkodzić. Zanim skonfrontowałem sprawę z Boxdelem, kilka razy dopytywałem go, czy nie było trzeciej dziewczyny, do której wysyłał nieodpowiednie wiadomości lub zdjęcia. Oczywiście znowu za każdym razem okłamywał mnie bez mrugnięcia okiem, że nie. Gdy pokazałem mu te wiadomości, przyznał się, że faktycznie coś takiego miało miejsce, ale że ma już sprawę przegadaną i nie będzie kłopotów. Że prawnik poinformował go, że nie dostanie za to zarzutów. Powiedziałem mu, że znowu mnie okłamał i musi obiecać, że nie skontaktuje się z dziewczyną, że jeśli to zrobi, to wtedy ja sam zgłoszę sprawę i o tym opowiem. Powiedziałem, że przekonam dziewczynę, by sprawy nie zgłaszała, ale pod żadnym pozorem ma do niej nie jeździć i się z nią nie kontaktować. On właśnie mówił, czy napisać do niej, czy ma napisać, a to pamiętam, że ty mówiłeś, żeby się nie kontaktował. Więc mu coś mu tam nagadałem, że ty nie składasz na 100% właśnie tych zeznań, to też to, co było gadane na podcaście. Dziewczyna, która nie wystąpiła ani u mnie, ani u Konopa, też nie chce zeznawać na prokuraturze. Mhm. I że jak coś, to ja cię urobię tak, żebyś ty nie robiła. Coś takiego tam ugadałem. I on to wtedy łypnął i dał spokój, nie? No, ja wiem, że ty mnie nigdy nie namawiałeś do niczego jakby. Dzięki temu dziewczyna nie była niepokojona i mogła spokojnie zgłosić sprawę do odpowiednich służb. Gdy w kwietniu doszło do Boxdela, że po tym co zrobił, po tych wielomiesięcznych spiskach nie będzie już miał ze mną kontaktu, niestety Michał zaczął wypisywać do dziewczyny o spotkanie. Halo, odzwoń. Boxdel do mnie wydzwania. Boję się. A proszę, odzwoń. Boxdel chyba na milion sposobów próbuje się z tobą skontaktować i tak bardzo mu zależy na tym, że skontaktował się ze mną po 7 latach. To jest związane z tobą. Zaufaj Deltiemu, a nie Boxdelowi. Zaufaj. Zrobi z tym, co chcesz. Deltiemu. Wcześniej mówiłem, że gdy konfrontowałem z Boxdelem sprawę, twierdził, że prawnik mu powiedział, że nic mu za to nie grozi. Prawdopodobnie może chodzić o to, że wysłanie penisa 14-latce się przedawniło. Teraz trochę rozumiem, dlaczego tak długo byłem zwodzony i Michał twierdził, że kompletnie nie ma namiarów na żadne... Chciał, żeby się przedawniło. Ciekawą teorię wysnuła Ola, gdy jeszcze była przed rozmową z Boxdelem. Czy o co chodzi w tym, że oni nie chcą zdradzić, jeśli wiedzą? Rączka, rączkę myję. Jeżeli właśnie by się odezwali w tym temacie, to by spowodowało, że reszta chciałaby się odzywać na ich temat. Dlatego siedzą cicho, bo tak jest bezpiecznie. To zabawne, że Federacja tak podkreśla, że Boxdel nie dostał zarzutów. Nie postawiono właśnie zarzutów, tak? Nie zatrzymano. Michałowi Baronowi nie zostały w tej sprawie przedstawione żadne zarzuty. Ciężko, żeby je dostał, jeśli jedna dziewczyna przeszła na stronę Boxdela, druga nie pojawiła się w prokuraturze, a trzecia sprawa mogła się przedawnić. Jestem, myślę, też dobrym strategiem. Czy brak zarzutów oznacza, że to się nie wydarzyło? Popek za ostatnią akcję z psem, gdzie nawet jest nagranie, też nie dostał zarzutów. Takie są realia w Polsce. No właśnie. A żeby było zabawniej, jeśli nawet zarzuty są postawione, to nie znaczy, że jesteś winny. Ja na przykład każdego z was
mogę pozwać, mam prawo każdego z was pozwać o jakiś czyn, że kogoś pobiłeś, że kogoś napadłeś, że kogoś wychędożyłeś. I tylko dlatego, że ty usłyszysz taki zarzut, nie znaczy, że ty coś zrobiłeś. Prawda? No. A na przykład takie hieny rasowe, polskie, co de facto tutaj próbują mi niszczyć reputację i tak dalej, blokują mnie. Gdzieś ludziom różne zarzuty próbują postawić i się fleksują, czy to na Facebooku, czy to gdziekolwiek indziej na Twitterach. To wcale nie znaczy, że osoba jest winna czemuś. Po prostu oni się fleksują, żeby wydzierać ludziom pieniądze z gardła. Wyjątkowa chorągiewka. Zmienia wersję tak, jak mu pasuje. Gdy myślał, że będzie dalej mógł ze mną tworzyć projekty, to wręcz bronił mnie przed swoimi widzami. Sylwester nie mógł mnie nie wrzucić do tego filmu. Bo ten materiał i tak posiadał Konopski, więc popatrzcie na to z takiej strony, że jeżeli Sylwester by tego nie wrzucił, to wrzuciłby to Konopski, który powiedziałby o tym, że Sylwek mnie nie bronił. I jak wtedy reputacja Wardęgi miałaby się do tego? Komentowanie Wardęgi gdzieś tam moich filmów i tak dalej to jest inna rzecz. Ale ten materiał, tutaj, on nie zawinił w tym filmie, kurwa. Jednak gdy poinformowałem go, że po tym jak znowu mnie okłamywał i nie ma szans na to, bym mu ponownie zaufał... To nie okłamałeś z każdym innym. Mnie już nie obraż, nie? Jakby ten pociąg odjechał. To nagle Michał zmienił narrację i tylko w tydzień nagrał na mnie kilka filmów. Ja nie chcę, żeby ktoś w ogóle myślał, że ja tam coś działam. Ale obiecujesz mi to? Ja niczego nie obiecuję. Niczego, Monster. Zdradziłeś mnie raz, zdradziłeś mnie drugi, straszyłeś mnie, później zdradziłeś mnie trzeci, raz czwarty, a teraz to, że mnie ci coś obiecywał. Ja nie idę w żadne układy. Ja wracam do starego Sylwestra, który nie ma kolegów. Próbowałem tutaj w tej branży stworzyć jakiś konglomerat i jak na tym kurwa wyszło, że Wojtek na mnie gada, do Dubiela, ty kolaborujesz. Ale powiem ci, ja ci wiesz, nie daję rady, ty i tak ich nie słuchasz. Weź kurwa, rzuć kawę na ławę, powiedz wszystkie swoje grzechy. I będzie ci może lżej, no dostaniesz po dupie, ale będzie ci kurwa lżej, bo już nie będziesz musiał się tyrać, że ktoś coś na ciebie ma. Ale nie, że ty teraz jakiś nitro coś na ciebie ma, czy jakiś dupie coś na ciebie ma. Kurwa, ja bym nie mógł tak żyć, chłopie. Pewnie źle sypiasz i tak dalej. Olbrzym idzie. Dlatego pierdol to, kurwa, ponieś konsekwencje swoich czynów i tyle. No ale ja nie chcę stać. Nie chcę konsekwencji. Jak obieta, nie chcę konsekwencji. Nie chcę konsekwencji, gościu, nie? Okej, żeby Dubiel nie wiedział, że ty znowu chciałeś zmienić team. Okej, kumam. Okej, okej. Oni wrzucą to i tamto, a ty wrzuć lajka i subskrypcję. Z którym ja nie chcę się kurwa przepychać z sądami, stary. Oj. Do tego są prawnicy. Tak, żeby oni wiedzieli, że tak. Powiem ci tak, nieważne czy byłeś zdradziecki, czy nie, ja mam jedną zasadę, że ja nigdy nie zdradzam ludzi, którzy mi coś dają. I pamiętaj też, że jeżeli, że to nie jest tak, że od ciebie mam informacje, bo ja na przykład o tym, że ty się spotykałeś, to już wiedziałem wcześniej, mam zdjęcia i tak dalej. Gadaliśmy, nie gadajmy więcej, proszę cię, nie gadajmy więcej, nie musimy. Mimo, że Boxdel okłamywał mnie przez ostatnie miesiące, kolaborował za plecami i zdradził, to i tak nie wydałem go ni Trozyniakowi i Dubielowi. Co Boxdel zrobił w zamian? Pojechał i wydał się sam, a mnie nazwał konfidentem. Ten stary z internetu, to mam kurwa też takie poczucie, że straciłem. Tak, tak, z internetu uciekł. No chłopie, czytanie tych wszystkich brudów, czytanie tych akt, do których on dostał dostęp, trochę czasu zajmuje, no. Więc ja jestem w stanie zrozumieć, czemu zniknął. Chłopie, to ile materiału trzeba przerobić, no kurde. Oponenta, którego ładowałem tak naprawdę te filmy. Tak. Ten stary. To ciekawe, jak narracja zmienia się u mitomana w zależności od tego, po której stronie się znajduje. Gdy ja nagrywam o tobie, to twierdzisz, że jestem konfident. Ale gdy ty nagrywasz o kimś, to broń Boże. Artykuł 60 konfident. Jeżeli ty nie jesteś związany w ogóle w żaden sposób z półświadkiem i widzisz, że robi ktoś coś złego, nieetycznego, to jak najbardziej masz prawo, kurwa, zrobić, zgłosić i tak dalej. To jest logiczne. No chyba, że zgłaszasz Boxdela, który wysyłał penisa do dziecka. Wtedy zasady przestają obowiązywać. Ten stary. Teraz mnie obrażasz, bo znalazłeś się... Zobacz, i tamta, czemu tamta Olciak czy coś za 13 lat miała, tak? Jak pisała, tak? Czy która to miałem? Ale to, tylko wiesz, no zwykłe pisanie. Teraz tak, to tak jak jesteś gdzieś tam w necie, działasz, robisz coś, prawda? I do ciebie piszą różni ludzie, czy to na Instagrama, czy to na maila, czy to gdziekolwiek. Po prostu pisze do ciebie i ma do ciebie jakieś pytanie i ty odpiszesz. Taka bardziej rozmowa... Widz, twórca, rozmowa bardziej taka, jakbyś rozmawiał, no nie wiem, z pracownikiem, czy cokolwiek, taka bardziej profesjonalna. Na zasadzie ktoś się o coś pyta, ty odpowiadasz na to pytanie. To tak jak ty piszesz maila, czy zapytanie do sklepu, czy jest dostępny towar, nie? I oni ci odpisują, że w tym momencie nie, no ale po tym i o tym, no to jakby... Nie jest ci w tym momencie potrzebny wiek danej osoby, no nie? I samo pisanie z osobą, która może mieć 12 czy 13 lat, jeszcze nic nie znaczy. Dopiero jeśli pojawia się ten kontekst,
bardziej taki dorosły, że tak powiem, tak? No to wtedy już się pojawia problem. W Pandorze? Pozwól, że wytłumaczę ci, kto jest konfidentem i fałszywcem. Czas, by opadła kotara. Okej, okay, kto jest konfidentem, fałszywcem? No cóż. Mi się zawsze wydawało, że konfident 60 to jest osoba, która sama robi pewne rzeczy, po czym zeznaje przeciwko ludziom, z którymi robiła te niefajne rzeczy. Tak mi się wydawało, nie? Mogę się mylić. Osobami, które pomagały Bogzelowi po Pandorze i które wyciągnęły do niego rękę, byli bracia Tyburscy. Witam właśnie Baksona w naszych skromnych blogach, które budujemy od... Akurat za tymi typami śliskimi nie przepadam. Jeden gdzieś tam napada na ludzi. O co? W galeriach tylko dlatego, że jest jakiś troszkę typ, że tak powiem, pod wpływem i nie za bardzo ma gdzie mieszkać. Nieważne, co na tam robił, ale takie kopanie i tak dalej to nie za bardzo jest okej. Okay? Jakieś takie samosądy. Chcę podziękować, że próbował robić z siebie ofiarę 13 sierpnia, ofiarę, że wszyscy chcą mu zaszkodzić wzrokowo. Chodziło wtedy o fałszywy alarm o samolocie. Czas, by opadła kotara. Osobami, które pomagały Bogzelowi po Pandorze i które... No tak, no te, no 13 sierpnia, no to niedawno było, no pół miesiąca temu. Z tym. Wyciągnęły do niego rękę, byli bracia Tyburscy. Witamy właśnie Baksona w naszych skromnych blogach, które budujemy od podstaw. Chcieliśmy bardzo mu podziękować, że dotrzymał słowa i też nie chcemy, żeby to wyglądało tak, że on to robi po to, żeby odbudować swój... Oj, no jego mina mówi wszystko. No oczywiście, ja nie robię tego po to. Ja bardzo chcę tu być. Bardzo chcę tu być i tymi rącoma chcę to wszystko robić. Wizerunek. W pewnym momencie Tyburski zaczął się o mnie źle wypowiadać. Bogzel, by zdobyć u mnie kilka punktów zucha, sprzedał chłopaka, który mu pomaga. Ale się zastanawia na tym, ten gada Tyburski na wywiadzie. Nie ma żadnych grudów na tym. Tak sugerowałbyś mu... Zastanawia na tym, ten gada Tyburski na wywiadzie. Nie ma żadnych grudów na tym. Tak sugerowałbyś mu tam nie zapłacił, nie? Wtedy za te, ale chuj wie. To jest kurwa... On chciał loterię robić na domy, kurwa. Chciał, żebyśmy... Ja mam stary taki kurwa screener, jak mówi, że on tam tylko raz na dwa tygodnie przyjeżdża, żeby pobudować trochę do kamery, żeby wydał. Żeby ten... I surowce, co dostaje tam... No to wiadomo, że oni nie robią tego charytatywnie, że robią to po to, żeby wizerunek ich ładnie wyglądał, to raz, no a dwa, żeby na tym zarobić. Zobaczyć, czy co, ludziom się wydaje, że oni te domy stawiają, bo są takimi dobrymi ludźmi? Pokazać tam sponsorów i surowce. Ja chciałem przypomnieć, że ci dobrzy ludzie rzucają się z mikrofonem na innych wąsaczy, na Ambeę, rzuca się na Ambeę, Ambea jedna, z mikrofonem, aż ciecz czerwona z niego wypływa. Co prawda, jak nie wypływa ciecz, to ej, dymy, jest fajnie, fajnie konfa wyszła, ale jak pojawia się ciecz czerwona, to wtedy, o dobra, nie, takich ludzi nie chcemy w federacji, to już jest patologia. Czyli jak lejesz kogoś i nie ma cieczy czerwonej, no to nie jest patologia, to jest dymy, to jest zadymka, to jest... poddymianie, prawda? Ale jak się wyleje ciecz czerwona, to już jest patologia, my tej patologii nie chcemy. Zrywamy umowę z taką patologią tyburską. No, tak na parę tygodni, na miesiąc, może dwa, jak wszyscy już zapomną o tym. I wtedy zapraszamy. Już jest cisza, więc już witamy z powrotem tę patologię. Tam w parterze. Ale pierdolą na filmach, że tam dzień zapierdalają i tak dalej. Że sobie wypinił patent na fundację. Tam jest chuj stary, to jest wałka, że jak skurwę jestem, śpun. A jak to było z tym zastraszaniem? Wałek, no. Ja jestem w szoku, że te ich domki to wałek. Jestem w szoku. Oni wyglądają na pracowitych bardzo, nie? Bardzo pracowici, porobieni cali, nie? Bogzel w pewnym momencie... Rzeczywiście, nie sądziłem, że to może być prawda, jednak bardzo uważałem i byłem ostrożny. Widocznie Bomber jest niebezpiecznym typem, zdolnym do wszystkiego, by ratować dupsko. On cię ułożył pokrętną narrację, że ludzie chcieli to załatwić sami i dopiero po fakcie przyjść do niego. Model biznesowy tych ludzi był taki, że oni najpierw chcieli to załatwić, a później się odezwać po siano. Oni w kuluarach sami starali się to ogarnąć i robili to na własną rękę. No to ładnie brzmi. Brzmi ładnie, w miarę wiarygodnie, no nie? Czyli załatwisz coś, a później, no... Ty, no załatwiliśmy cię, no chcielibyśmy kasę. Ale z drugiej strony... Z drugiej strony, jak tak się nad tym zastanowisz... To tak jakbyś wybudował dom i później poszedł do kogoś losowego i powiedział, dobra, zapłać mi za ten dom. No zobacz, wybudowałem dom dla ciebie. No chciałeś dom,
Ja ci zbudowałem, daj pieniądze. A ten panie, ja nie mam żadnych pieniędzy. Ja chcę dom, ale mnie nie stać. Ja ledwo koniec z końcem wiążę. Ja kredyt na razie chcę dopiero wziąć. Ale panie, ja już postawiłem dom, no daj mi pieniądze. No tak trochę dziwne, nie? Że chłop tutaj mówi, że ktoś przyszedł, żeby powiedzieć, że zrobimy ci robotę. Tak w ciemno, a nie? A potem, jakby im się udało z tobą albo z Konopskim i mieliby z wami już kontakt, to mogliby wtedy sobie tym pohandlować po prostu pomiędzy mną a nimi. To prawdy? Nie było tak, że ty wsypałeś, ktoś ci proponował pomoc w załatwieniu sprawy? Wystarczyło odrobinę cię zlurować. Czy ty chciałeś tych chłopaków, żeby mi zrobili krzywdę? No ale to kurwa ich propozycja, nie? A nie moja. Oni mi ostatnio na Sejmie ręki nie podawali. Wiesz. Ale którzy, Kira? Kira mi już nie podawał. A. I właśnie słyszałem. Ale którzy, Kira? Kira mi już nie podawał. I właśnie słyszałem, że pewne osoby... Czekaj, co? Oni mi ostatnio na Sejmie ręki nie podawali. Wiesz. Ale którzy, Kira? Kira mi już nie podawał. I właśnie słyszałem, Kira. Że pewne osoby, już wtedy właśnie o tym słyszałem, ty mi to potwierdziłeś po całej Pandorze, że pewne osoby złożyły się taką propozycję, że dla nich nie ma problemu i oni właśnie się zajmują takimi, no są trochę, można powiedzieć, nie wiem, można ich określić gangsterzy? Na pewno mają jakieś takie... Tak, tacy bardziej, że wiesz, że środki perswazji, no i że na przykład jakaś znacząca pozycja, czy coś w tym stylu, nie? W tym takim półświatku, nie? Coś w tym stylu, nie? Że oni ci właśnie złożyli taką propozycję, że jeżeli chcesz, to mogą się do mnie przejechać, do Konstancina i... No właśnie, Kira chodzi o tego z Death Note? Bo nie bardzo rozumiem, jaka Kira. O tego ziomeczka chodzi, o Light Yagami Kira. Cholera, gościu. No, on zajmuje się takimi rzeczami, faktycznie. Mu porozmawiać, nie? Żeby mnie przekonać, żebyś ty nie był w materiale. Ja już chyba nie będę nigdy na fejmie. Chuj się tu dziwnie czułem po tym face to face. Jak wychodziłem... Kira? Bo... No Kira też był. Ale Kira tak odwracał wzrok, ja nie wiem czy on... Kira cię nie lubi. Nie lubi? Na ten podcast. Ale przecież nie zostało powiedziane, nie, że to nie... Nie, ale że go poruszaliśmy. Ale serio mówisz teraz czy... Serio. Swoją drogą bardzo mnie zawiodłeś, Kira. Pozowałeś na gościa z zasadami, a koniec końców chciałeś pomóc gościowi. Ja za 2 tygodnie lecę na Teneryfę, będę cię tam... Twoje cy... Nie mam cyc, spadaj. Tak, ja... ...który wypisywał do 14-letnich dziewczynek? Chciałeś pomóc gościowi, który wysyłał kutasy do dziecka, a do gościa, który chciał nagłośnić... Tutaj zobaczmy. Chodzi o znaczy jego dziewczynę. A może Michał po prostu taki jest? Nie wiem. Idealnie dwulicowość Boxdela pokazuje sytuację z Szelinem. Gdy Szelina miał głośną aferę z żoną trenera, to Boxdel był początkowo gotowy wyjaśnić temat na... Jego dziewczyna. Szczelina i jego dziewczyna. A mi się nóż w kieszeni otwiera. Mówisz. To się nazywa zdrada. Sobie to nie jest na dobre i na złe, w szczęściu, nieszczęściu, w bogactwie, ubóstwie. Jest tylko w szczęściu, tylko w zdrowiu, tylko w bogactwie. Czy wypadałoby, tak jakby to powiedzieć obyczajowo, żeby najpierw chociaż wziąć rozwód, mimo że ona do niego już żadnych uczuć nie miała. Bo obieta, żeby z kimś, to muszą być emocje. A Szczelinie żopę dała. Jego dziewczyna? Ja bym nigdy nie chciał być z kimś takim, bo skoro zdradziła męża obecnego, to czemu mnie by nie miała? W tym momencie. To jest raczej... No gościu. Dobra, ja już mówiłem na ten temat. Szczelina będzie żałował. W przyszłości będzie żałował. No ciekawa mnie reakcja, pewnie o ty bąbel, a tutaj to przed galą jest, nie? ...serka, mimo że udawał ich ziomeczka, podczas rozmowy wyłączał mikrofon i wyzywał nową wybrankę Szelini, jednocześnie mając ją na linii. Co ty tam chcesz powiedzieć o tym razie? Nie chcesz, nie chcesz, cześć. Ciężko słychać, ale zaraz to zobaczymy. Co, Szczelinka? Zdziwiony! A ty, Szczelinka! Chłopie! Wiesz, ty mnie zbanowałeś, mimo że ja dla ciebie dobrze chciałem. On mnie, wiesz, zbanował mnie tam na czacie, zbanował na Instagramie, bo wiesz, boi się usłyszeć prawdę. Obieta, z którą jesteś, jest twoim odbiciem w świecie. Przez jej pryzmat jesteś postrzegany. Jeśli ona jest
taką osobą, jak ta twoja, co ty mówisz, że to jest wyjątkowa i w ogóle, no, tak, tak, wyjątkowa, dokładnie. Ty myślisz, że faceci, którzy są wokół ciebie, to są dla ciebie pod twoim adresem szczerzy? Że mówią, o, cudowna kobieta, jaka fajna, taka prawilna. Przecież ja mówiłem, jaki to jest człowiek, że ona nie ma żadnych uczuć do tego trenera, bo jak masz wiedzę pewną na temat dynamiki relacji, wiedzę wręcz ekspercką, to wiesz, czemu ona jest w stanie być ze Szczeliną, który de facto jest podobny z twarzy do tego trenera. I dopiero jak ona powiedziała na jednym z jego streamów, że żeby jego zapytali, bo coś ostatnio nie gada, to wtedy ludzie, ole, ona jest taka, ole, jak można tak powiedzieć, wtedy już raptem tacy zdziwieni. Bo jeden z drugim, a skąd ja mogłem wiedzieć, że ona? Aha, bo nie wiesz, jaka jest dynamika relacji. Nie wiesz, jaka jest natura kobiety, bo w twojej głowie ona jest aniołem, że ona takich rzeczy nie robi. Nie wiesz po prostu tego, że jak kobieta nic do ciebie nie czuje... H8. Trochę wybił mnie z rytmu, ale to nie szkodzi. To wróćmy do tego materiału. No, dlatego zostaw lajka i subika. Sprawę, chciałeś jechać, porozmawiać? Jechać, porozmawiać. To są te... Porozmawiać, aż cofnę. 14-letnich dziewczynek? No. Chciałeś pomóc gościowi, który wysyłał kutasy do dziecka, a do gościa, który chciał nagłośnić sprawę, chciałeś jechać, porozmawiać? Porozmawiać, wiesz. Ja chciałbym wiedzieć, jak wygląda ten Kira z tego fejmu. Macie jakieś fotki? A to ten.